Jeżeli obejrzysz, to pamiętaj, żeby nie zapomnieć ocenić. No. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z kwadratowej masakry. Dzisiaj chcę wam pokazać, co mam, co nie mam i co będę miał, co nie będę miał i tak. Ostatnio sobie chodziłem po jaskini. Kopałem po prostu na 12, 13 poziomie. Pumble powiedział, że na takim kopał, więc kopałem. I co? Znalazłem trochę diamentów. Zrobiłem sobie parę kilofów, łopatę, chyba. Nie pamiętam. O Jezu, zapomniałem, że nie mogę tak stukać. Zrobiłem takie coś i ogólnie co ja robię na... Co ja buduję, co ja robię, co ja będę robić, tak jak już mówiłem. Robię takie coś... Na razie mam kwadrat taki mi wyszedł, ale to dlatego, że najpierw muszę pobudować po prostu całą konstrukcję, żeby potem było ok. No i jak zrobić? Jak to zrobić? Tak, no po prostu robię więzienie. Więzienie jako kwadrat. Nie jako kwadrat. A jako co? A nie wiem. A dlaczego? Nie wiem. No i dobrze wiedzieć. Robi takie więzienie. Na razie to jest takie pierwszy rzut. Przód, ani tył, ani środek, ani nic nie jest skończone. Na dole będą lochy. Lochy więzieniowe. To bardziej w zamku są lochy. To są cele takie bardziej w więzieniu, prawda? Czyż nieprawda? A może nieprawda? A któż to wie? Nikt tego nie wie, właśnie dlatego to robię. Ogólnie coś tam piszą, gdzieś tam leją, gdzieś tam coś tam pteteją i ogólnie nie wiem co, nie wiem jak, nie wiem gdzie. I jeszcze mam dla was fajną informację, ponieważ ostatnio oglądałem sobie filmik u Mandzia, Mindy, i pomyślałem, że zaproszę kilku widzów do tego na Skype'a i będziemy mogli sobie w parę osób pograć. Oczywiście wymagana mutacja głosu jest i może konkurs zrobię też, gdzie będzie mógł każdy, nawet ktoś, kto ma 10 lat, zrobić, wygrać, znaczy przegrać, znaczy zagrać, bo po co przegrywać w czymś, czym można wygrać, nie wiem, i po prostu zagramy sobie, chyba wiecie, jak nie wiecie co to Mindy, to Minez, piszcie sobie w YouTubie, w Google'u, czy tam gdzie macie wyszukiwarkę, czytam. No i tak. Niektórzy widzą, niektórzy nie. Mam partnerstwo już te od TGN. Fajowe, super. Możemy robić jakieś programy, filmy, zwiastuny. Filmy oczywiście nie te takie, co teraz oglądacie, tylko tam jakiś film, chyba wydawnictwo, coś tam. Zwiastuny, to wszystko się ogarnie, jeszcze nie ogarnęliśmy. Najważniejsze live. Nie ma opcji live, bo tam trzeba jakoś ustawiać sobie na tym. Tam trzeba chyba coś tam pisać do nich, albo jakoś tak, nie wiem o tym. Wiem, że mam zniczkę na Xsplita 30%, ale mam już Xsplita, ale na 3 miesiące mam kupionego. Tam chyba, nie wiem, nie pamiętam już nawet ile, chyba $15 to kosztowało, 14 coś. No i 30% no to dosyć dużo, nie? Nie jest tak jakoś źle. No i dlaczego? Jakie ja mam narzędzia? Ogólnie mam dwa kilofy, które zamienię właśnie za chwilę na jeden kilof, który będzie normalnym kilofem, który oczywiście zenchantuję sobie przy moich paru półkach. Niestety nie będę miał 30 levelu, lecz sobie zmienimy na 20. I mamy tylko efekt ten, efektywność, czy tam coś tam. No nie, piszą mi najlepiej na Skype'ie. Dlaczego tak mają mi pisać? O co im chodzi, powiedzcie mi? Bo ja nie wiem. Ale oczywiście o to mi chodziło, żeby wszystko, co ma, sobie
robił. Czyli żeby szybko kopał, ogólnie mi tylko o to chodziło. Ponieważ nie lubię bardzo, jak u mnie się wolno kopie. Dlaczego u mnie ma się niby wolno kopać, a u kogoś innego nie? Powiedzcie mi. Teraz o to będzie szybko Tak. Kopiemy szybko. Kopiemy, oczywiście. Kopiemy. Dlaczego mamy niby wolno kopać, a więc... Nie wiem. Pamiętajcie jeszcze co do Skype'a. Pamiętajcie. Skype to jest Angular Play. Tak samo nazwa użytkownika jak na YouTubie. Jest good? No. Dlaczego niby nie ma być nie good? Jak może być good, prawda? Dlaczego? Nie wiem po prostu. Dlaczego nie? Jak może być tak? U mnie ta efektywność, szybkość ogólnie ta powinna być na 4, bym chciał, tak jak w poprzednim kierowie, no ale przy 20 levelu i tylu książkach to nic, bym normalnie mógł na 30, ale już mi się nie chce tych książek zbierać. Cicho, psie, bo cię walnę zaraz. Już mi się nie chce tych książek wszystkich zbierać, ponieważ... No i właśnie dlatego, iż trzeba to wykopać i to będą właśnie te lochy, te więzienia. Ogólnie to i tak zniszczę, to wszystko zniszczę, żeby było ok. Nie muszę łopaty używać, chociaż mógłbym. Też nią się w sumie tak samo szybko kopię, ale nie chce mi się zmieniać. Łopata kill off, czyli to będzie też tu oczywiście. Tak. Później zrobię sobie nowy kill off, jak zdobędę też większy level i te półki wszystkie będę miał zrobione, tylko krowy muszę znaleźć, a tam mam swoją trzecinę i będzie tam właśnie. No i dlaczego ja tak jestem? Ogólnie zapraszam na kanał tego użytkownika, który zrobił mi intro. Fajne intro, takie jakieś bez żadnych akurat specjalnych bardziej efektów, lecz fajnie to wyszło. Wiem, intro już jest od 4 dni, znaczy od 4 odcinków chyba, albo 3, ale to tam, wiecie, good. Męczył się, bo ma słaby komputer do robienia, po prostu wolno mu się renderuje, więc robił to chyba, renderował jeden dzień, chyba całą noc, a więc warto go zasubskrybować, tam intro też robi dla was. Sam sobie nieraz intro robię, ale po prostu nie chce mi się, jakiś taki leniwy jestem co do tego. Chociaż robię animację 3D, gdzie możecie wejść na kanał Minecraft Anim, który mam w polecanych na swoim kanale. Tam robię animacje takie, no nie takie jakieś moje profesjonalne, ale tak o sobie. No po prostu, tam. Tak bardziej to jest angielsko-polski kanał, ten Minecraft Anim, żeby było... Żeby po prostu nie było, że jest coś, a po prostu nie ma nic. Jeszcze coś. Tak. Nie wiem, czy ten... No, w ogóle. Ogólnie jakie ja mam narzędzia, nie? Jakie ja mam narzędzia? Ogólnie mam dwa kill offy, które zamienię właśnie za chwilę na jeden kill off, który będzie normalnym kill offem, który oczywiście zenchantuję sobie przy moich paru półkach. Niestety nie będę miał 30 levelu, lecz sobie zmienimy na 20. I mamy tylko efekt ten. Efektywność, czy tam coś tam. No nie, piszą mi najlepiej na Skype'ie. Dlaczego tak mają mi pisać? O co im chodzi, powiedzcie mi? Bo ja nie wiem. Ale oczywiście o to mi chodziło, żeby wszystko, co ma, sobie robił. Czyli żeby szybko kopał. Ogólnie mi tylko o to chodziło. Ponieważ nie lubię bardzo, jak u mnie się wolno kopie. Dlaczego u mnie ma się niby wolno kopać, a u kogoś innego nie?
Powiedzcie mi, teraz o to będzie szybko. Tak. Kopiemy szybko. Kopiemy, oczywiście. Kopiemy. Dlaczego mamy niby wolno kopać? A więc. Nie wiem, pamiętajcie jeszcze co do Skype'a. Pamiętajcie, Skype to jest Angular Play, tak samo nazwa użytkownika jak na YouTubie. Jest good? No! Dlaczego niby nie? Ma być nie good. Jak może być good, prawda? Dlaczego? Nie wiem. Nie wiem po prostu. Dlaczego nie? Jak może być tak? Ogólnie ta efektywność, szybkość ogólnie ta powinna być na 4, bym chciał. Tak jak w poprzednim kill-offie, no ale przy 20 levelu i tylu książkach to nic. Bym normalnie mógł na 30, ale już mi się nie chce tych książek zbierać. Cicho, psie, bo cię walnę zaraz. Już mi się nie chce tych książek wszystkich zbierać, ponieważ iż dlategoż, iż ponieważ. Dlategoż. No i właśnie dlategoż, iż trzeba tu wykopać i to będą właśnie te lochy, te więzienia. Ogólnie to i tak zniszczę, to wszystko zniszczę, żeby było ok. Nie muszę łopaty używać, chociaż mógłbym. Też nią się w sumie tak samo szybko kopię, ale nie chce mi się zmieniać. Łopata kill-off, łopata kill-off, łopata kill-off. Czyli to będzie też tu oczywiście. Tak. Później zrobię sobie nowy kill-off, jak będę też większy level i te półki wszystkie będę miał zrobione, tylko krowy muszę znaleźć, a tam mam swoją trzycinę. I będzie tam właśnie. No i dlaczego ja tak jestem? Ogólnie zapraszam na kanał tego użytkownika, który zrobił mi intro. Fajne intro, takie jakieś bez żadnych akurat specjalnych bardziej efektów, lecz fajnie to wyszło. Wiem, intro już jest od 4 dni, znaczy od 4 odcinków chyba, albo 3, ale to tam wiecie. Gut, męczył się, bo ma słaby komputer dorobie. Po prostu wolno mu się renderuje, więc robił to chyba, renderował jeden dzień, chyba całą noc. A więc warto go zasubskrybować, tam intra też robi dla was. Sam sobie nieraz intra robię, ale po prostu nie chce mi się. Jakiś taki leniwy jestem co do tego. Chociaż robię animację 3D, gdzie możecie wejść na kanał Minecraft Anim, który mam w polecanych na swoim kanale, tam robię animacje takie. No nie takie jakieś moje profesjonalne, ale tak o sobie. No po prostu. Tam. Tak bardziej to jest angielsko-polski kanał, ten Minecraft Anim, żeby było. Żeby po prostu nie było, że jest coś. A po prostu nie ma nic. Jeszcze coś. Tak. Nie wiem czy ten. No, w ogóle no. Ogólnie to by było na tyle. Tak więc nie wiem o co chodzi i tak dalej. Jak już mówiłem poprzednio, że nie wiem o co chodzi, no to teraz dopiero nie wiem o co chodzi. Ludzie. Ups. No, tak więc w sumie możecie jednak pisać. Albo nie możecie pisać. A może jednak, a jak chcecie? Co do tego Daisy, znaczy Mainzy. Jak ktoś grał, to napiszcie, czy fajne jakieś. Jeszcze nie grałem, dlatego. Dlatego nie wiem, co o tym sądzić. Tam, jak mówiłem, pamiętajcie, Escape Angular Play. Kanał Angular Play. E-mail angularplay@ no wiecie, gmail.com. Możecie sobie to wpisać. Jak chcecie na maila do nas napisać, to możecie normalnie sobie napisać, prawda? No, dzięki za oglądanie, słodziaki.